Cześć, lato za nami, dzień coraz krótszy, a więc coraz częściej będziemy używać świateł, i w związku z tym mamy coraz więcej powodów, aby porozmawiać o tym, co często robimy źle przy okazji używania no, świateł, właśnie. Oczywiście w lecie też nie brakuje sytuacji, kiedy tam światła świecą po oczach, a kierunki migają bez sensu, ale za chwilę, w zimie, będziemy mieli taką kumulację, a więc aby nam wszystkim jeździło się lepiej. Zapraszam na przegląd siedmiu. Grzechów oświetleniowo sygnalingowych Może w którejś z tych opowieści odnajdziesz samego siebie i następnym razem za kółkiem zachowasz się inaczej. Zapraszam. O czym będziemy mówić? O kierunkowskazach, światłach dojazdy dziennej, światłach mijania, światłach drogowych, światłach przecimgłowych, światłach postojowych, awaryjnych, ale też. O oświetleniu tablicy i wnętrza auta. Zaczynamy na rozgrzewkę od światła do jazdy dziennej i świateł mijanie. Coraz więcej samochodów ma te światła z fabryki. Pozwala to oszczędzać oczywiście prąd i czasem też żarówki. Czujniki światła myślą przecież za nas. Włączałem światła mijanie, kiedy się robi ciemno. Za dnia jeździmy na samych LEDach, jest wygodnie, nie trzeba myśleć. No i właśnie trzeba myśleć, bo światła do jazdy dziennej świecą przecież tylko do przodu. Lampy z tyłu są wtedy wyłączone i zaczyna to być problemem, kiedy w ciągu dnia jest mgła. Do kamery komputera wpada przecież w ciągu dnia dosyć dużo światła, więc on wie i myśli, że jest dzień, no i słusznie. Tymczasem jedziemy w gęstej mgle, bez światła z tyłu i narażamy się na to, że ktoś nam zaparkuje w bagażniku. Ale urwał! A skoro już mówimy o mgle, numer dwa z naszej listy, czyli światła przedsięgielne. Tych przednich używamy w dwóch sytuacjach albo kiedy są złe warunki atmosferyczne, czyli kiedy światła mijania... Podświetlają bardziej ściany wody przed samochodem niż samą drogę, i wtedy, oczywiście, niż umieszczone źródło światła jest bardziej pomocne. Ale można ich też używać w dobrych warunkach, tylko że na drogach krętych oznaczonych znakami od A1 do A4. I to jest proste, tutaj nie ma czego popsuć. Zresztą ja na przykład przednich w dobrych warunkach w ogóle nie używam. Ale teraz tylne. I to jest już częsty grzech. Artykuł 30 kodeksu drogowego mówi bardzo wyraźnie. Że tylnych świateł głowych można używać, jeśli przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. 50! Czasem rzeczywiście mamy gęstą mgłę i wielu kierowców włącza tylne przeciemgłowy, i choć w praktyce takie warunki występują, te 50 metrów naprawdę bardzo rzadko. I najczęściej przy widoczności rzędu nawet 100 metrów już większość miłośników świecenia już wali po oczach, ale okej. Okay. Nie muszą przecież mieć nie, lasera w oczach i wiedzieć, czy to jest 50 czy 100 metrów. Na oko sobie ocenili i dobrze. Może no, oczywiście myśleć, że to jest akurat 50 metrów widoczności, ale na litość boską wyłączajcie te światła, kiedy warunki się już poprawią. Ja jak mijam takiego zawodnika, co wciąż świeci, to wolę go wyprzedzić, aby mnie nie zamęczał, następnie po prostu migam mu przed, przed nim swoimi przeciągowymi raz czy dwa, tak żeby sobie przypomniał, że oślepia innych i że mgła już się dawno... Skończyła albo została za nami. Więc tak, w jednym zdaniu, nie nadużywajmy tylnych przyjemnielnych. Nie zapominajmy o ich wyłączeniu. I przy okazji dodam coś, czego dodawać może nie powinienem, bo im więcej komentarzy przecież pod filmem, tym lepiej, ale. Zarówno forma przycimbłowe, jak i przycimbielne są poprawne, więc na ten temat komentarzy nie piszemy. I teraz numer 3, czyli przejdźmy do świateł awaryjnych. Jak sama nazwa wskazuje, służą one do oznaczenia na drodze niesprawnego auta. Formalnie w trakcie postoju wynikającego z awarii lub wypadku. Ale z racji tego, że każde mignięcie w aucie no w sumie coś tam oznacza i to. Akurat jest takie dosyć neutralne. No w sumie nie dziwne, że wybraliśmy właśnie światło awaryjne do dodatkowego komunikowania się na drodze. Najczęściej oznacza to oczywiście, dziękuję. I moim zdaniem, uprzejmości nigdy za wiele. Formalnie nie jest to prawne, ale jak sam nawet kogoś wpuszczę z podporządkowanej, tam kierowca ani mi nie machnie, e, e, tak w geście podziękowania, ani nie mignie później awaryjnymi. No to tak czuję się, jakbym tak został zignorowany i nie usłyszałem właśnie dziękuję. Może też być tak, że kilka mignięć bez jakiegoś widocznego powodu może oznaczać coś w stylu, ty jadący za mną, coś u ciebie w samochodzie jest nie tak. przepalona na żarówkę albo coś. W każdym razie takie chwilowe użycie to nie jest jakiś wielki grzech, raczej grzeszek, mieliśmy mówić o grzechach i taki też jest. Kiedy auto jedzie albo jest holowane, to na stałe włączone światło awaryjne to już jest błąd. Natomiast mówiąc, przypomina mi się reklama nawet jakiegoś ubezpieczyciela dawno temu, nie wiem, przez 10 lat temu, kiedy pokazane były zalety usług assistance pewnego ubezpieczyciela. No i było tam halowane auto i miało włączony kierunkowskazy. No i zrobiło się burza po tej reklamie. I musieli klatka po klatce te kierunkowskazy wygasić. Co chwilę później zobaczyliśmy w nowej odmianie tej reklamy, ale już bez migających awaryjnych. A może tak zaplanowali, żeby się o nich mówiło, nieważne. Więc awaryjny w razie awarii, ewentualnie szybkie, dziękuję, ale nie na stałe podczas jazdy. Lecimy dalej. Pewnie czekacie na kierunkowskazy. Oto i one, numer 4. Co może z nimi pójść nie tak? No patrząc na nasze drogi, wszystko. Czasem widzimy, że są włączone, choć nie powinny, czasem widzimy dokładnie odwrotnie, czasem świecą za późno i itd., co za wcześnie. Przykładowo, jeśli jedziemy drogą z pierwszeństwem, która skręca załóżmy w lewo, a my jedziemy na wprost, czy zjeżdżamy w podporządkowaną, to jedziemy na wprost. Nie włączamy wtedy kierunkowskazu. Niektórzy myślą, że wtedy skręcają z głównej w prawo i powinni włączyć prawy kierunek, i to jest błąd. W takiej sytuacji kierunkowskazów nie używamy. Generalnie pierwszeństwo na skrzyżowaniu regulowane znakami nie ma z samym kierunkowskazem żadnego związku. Z drugiej strony, jak ktoś miga źle, to wiem, że przynajmniej próbuje. Jeszcze gorsze jest moim zdaniem kompletne ignorowanie kierunkowskazów i. Dla mnie to jest taki po prostu brak kultury na drodze. Również mignięcie w połowie zakrętu, aby go, tak, tak powiem, zalegalizować, chociaż oczywiście też informuję wszystkich, że ok, nie jestem hamem, po prostu się zagapiłem, ale jednak nie spełnia przecież swojej roli, czyli informowania wszystkich o zamiarze wykonania manewru. Więc. To akurat no, nie ma co być świętszym od papierza, każdemu się zdarza, tam czasem zagapić się, zapomnieć i tak dalej, się też informować przed, a nie po fakcie albo w trakcie. Chociaż w drugą stronę przedwczesne sygnalizowanie skrętu, no, też przecież jest mylące, wkurzające dosyć mocno na drodze. Jeszcze na koniec tego punktu taka sytuacja. Formalnie rzecz biorąc, kiedy wyprzedzamy auto, to kiedy się z nim już zrównamy, to zmieniliśmy pas na przeciwległy pas zmieniony, kierunkowskaz należy wyłączyć. W praktyce, jak wiemy, rzadko to się zdarza. I szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest duży problem, bo podczas wyprzedzania są ważniejsze rzeczy, niż myślenie o tym, żeby kierunkowskaz wyłączyć i chwilę później włączyć z powrotem, tak? Zwykle robimy tak. Lewy, lewy, lewy i od razu prawy. I moim zdaniem to nikomu krzywdy nie robi. Takie właśnie stosowanie, a przynajmniej ostrzega tych nadjeżdżających z naprzeciwka, że jeszcze jestem na Waszym pasie i jeszcze nie jestem w fazie powrotu na swój pas, więc jakby co uważajcie. I łatwo mi wyobrazić sytuację, w której taki kierunkowskaz wciąż jeszcze migający może się przydać. Więc nie traktujmy tego zbyt literalnie. Generalnie używajmy zgodnie z zdrowym rozsądkiem właśnie i pamiętajmy, że służą po to, żeby zapowiadać innym nasze zamiary. I teraz zapytacie, a co z rondami? A to jest numer 5 dzisiejszej listy. I tak, na rondach ludzie mają rzeczywiście różne pomysły, więc postanowiłem to wydzielić jako właśnie osobny punkt. Pierwszy błąd. Włączanie lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo albo w trakcie jazdy po rondzie. Nie wiem po co ludzie to robią. Drugi błąd. Niesygnalizowanie zamiaru zjechania z ronda. Na rondzie bez światła najczęściej potrzebujemy tylko prawego kierunkowskazu, aby zasygnalizować zamiar opuszczenia ronda. Czyli jeśli opuszczamy już pierwszym zjazdem, no to migamy już przed wjazdem na rondo, tak? Czyli Podjeżdżam, ale zaraz spadam. Natomiast jeśli wjeżdżamy gdzieś tam później, no, zjeżdżamy, no to jak miniemy ostatni zjazd, którym nie zjeżdżamy, to wtedy wrzucamy prawy kierunkowskaz lewy na rondzie bez świateł. Może się przydać tylko jeśli to jest ronda wielopasmowa i chcemy zmienić jadąc po rondzie pas na ten po lewej. No to wtedy oczywiście powinniśmy to zasygnalizować. Poza tym nie ma innej okazji. Inna sprawa to lądu ze światłami. W tym w przypadku po prostu traktujemy go jako zwykłe skrzyżowanie, czyli migamy przed wjazdem i nie migamy, kiedy zjeżdżamy. Zbliżamy się do końca, oto numer 6, czyli światła drogowe, o których zapominamy w sumie w obie strony. Czyli e, jadąc drogą szybkiego ruchu, bezpiecznie jest włączyć światło drogowe, po prostu widzimy więcej. Więc dlaczego tego nie robimy? E, e, widzimy więcej przeszkód na drodze, nie innych aut. I te inne auto to właśnie powód, żeby te światło wyłączyć, to jest drugi błąd, bo czasem o tym zapominamy, czyli oślepiamy innych kierowców, jadąc na długich. Więc jak już włączyliśmy słusznie, to później jak już zmienia się sytuacja, jest inne auto, proszę je wyłączyć. W mieście też ich można użyć, nawiasem mówiąc, z powodów nawet więcej, bo w mieście jest jakaś większa tam szansa, czy niebezpieczeństwo właściwie, że ktoś wtargnie na jest, nie? ale pamiętajcie, że robimy tak tylko na drodze nieoświetlonej. No i ostatni, siódmy grzech i to nie będzie nasz grzech, to będzie grzech Unii Europejskiej, która wciąż nie opracowała jednolitego prawa, które by Pozwalało na użycie retrofitów LED. Jak wiemy, prace nad tym trwają, ja o tym mówiłem, załączę tu link do filmu, w którym właśnie o tym wspominałem, ale kto wie, ile to jeszcze potrwa. I to jest kwestia nie tylko halogenów, co ciekawe, ale też i signalingu, czyli kierunkowskazy także teoretycznie można zamienić na LED. Teoretycznie. Bo dzięki temu mogłyby być jaśniejsze, wyraźniejsze, no ale tak jak w przypadku światł głównych są one niedozwolone na drogach publicznych w Unii. Mówię o tych LED-owych retrofitach. A szkoda, bo oprócz tego, że mają wyraźniejsze sygnały, potrzebują też krótszego przecież czasu, aby zacząć emitować światło. Co się przekłada w przypadku światła stop na dosłownie metry hamowania. To taka ciekawostka, może Wam się przyda. Pomarańczowe signalingi oznaczone symbolem Y są stosowane z kloszami białymi. Te bez oznaczeń Y mają białą bańkę i są przeznaczone do kloszy czerwonych lub pomarańczowych. I może jeszcze kolejna ciekawostka. Retrofity LED są całkowicie legalne we wnętrzu kabiny, czyli możecie w każdej chwili wywalić wszystkie klasyczne żarówki w kabinie, w schowkach, w desce rozdzielczej czy w bagażniku i dać w to miejsce pasujące do tych samych gniazd led retrofity. Efekty będą widoczne już pierwszej nocy i to nie jest reklama Viagry, tylko żarówek Philipsa. Link do żarówek znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Serdecznie zapraszam. Tą listę można oczywiście rozwijać, wydłużać i ciągnąć dalej. Nie poruszałem tu do tematu Podwójnego migania długim w ramach rozszerzenia przed suszarkami, to jest dosyć taki kontrowersyjny temat. Jeśli chcecie, możecie to oczywiście omówić w komentarzach. Ja tylko powiem, że zdarza mi się mignąć, aby obniżyć tempo aut z zna Jeśli chwilę wcześniej sam minął jakieś zamieszania na drodze, coś się tam dzieje, niekoniecznie policja, tak? Ale wtedy ludzie zwalniają. Może kogoś wkurze, ale przynajmniej dzięki temu. Przyjrzyj się temu zamieszaniu, które ja minąłem, z bezpiecznej odległości. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i do sprawdzenia też oczywiście linków w opisie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!